Ja taki wiersz napisałem. I pokażę Państwu, jaki był skutek tego wiersza, bo ten wiersz jest wybitny. Myślę, że powinniście Państwo to zobaczyć. Nagrałem, u mnie na Okampo, my nie oglądamy telewizji, ale na Okampo idzie CNN, dlatego że jak ktoś przychodzi, to widzi po pierwsze angielskojęzyczną stację i z dobrymi wiadomościami. Więc jest przeświadczony, to nie ma co śmiać. Bo proszę Państwa, mam koleżankę, która ma męża Hiszpana. Jak ja bym filmować wejście, to ja bym powiedział jedną rzecz. Tak się pan zrozumie. Posłuchaj Antek, bo on też jest Antek, przez sympatyczny pan. Posłuchaj Antek. Ty będziesz mówił po hiszpańsku i ja będę mówił po hiszpańsku, z tym, że ja nie znam hiszpańskiego. W związku z tym, jak ja będę do siebie mówił po hiszpańsku, to ty będziesz rozumiał, co ja do siebie. Kiedy siedzieliśmy u Kardula, zjedliśmy na obiad, a rozmawialiśmy na temat systemu emerytalnego w Hiszpanii i w Polsce, pracująca ta dziewczyna podeszła do mnie i mówi, to jest tak autentyczny, mówi tak, ale pan dobrze mówi hiszpański, ale nie, hiszpański to dla mnie jest taki w zasadzie język, który mówię na co dzień. Ja mówię nic po hiszpańsku. Jak mówię po hiszpańsku, to Antek się śmieje, bo jest na pewne, że mówię po włosku. Naprawdę nie potrafię tego odróżnić, używam włoskie słowa, włoskich słów, więc dlatego mam to z jeden włączone na stałe, żeby po prostu widz, który do mnie przychodzi, no to robi wrażenie, wiecie, siadamy i posłuchaj, co mówią, nie? 90% ludzi, 90% ludzi się widzi, co mówi, faktycznie. Zobaczmy im nieźle. Posłuchajcie Państwo, co mi się udało dzisiaj, żeby nie przypadkowo nagrać. A powiem Państwu jedną rzecz, bo przegapiłem. Mam tu taki film. Proszę Państwa, jeżeli do Państwa na spotkanie przyjdzie to, że kozera ze Stradowa, to przyjechał nikt. No tak, gdybym ja przyjechał z Elbląga, jako wiceprezes Stowarzyszenia Związkowego i coś tam, to wszyscy byśmy powiedzieli, kurde, patrz, był ten wiceprezes. A przyjechał to się to zaraz ze Stradowa. No to też. A Marek mi przysłał ostatnio ty, przewodnik do Stradowa. I ponieważ no, przyjadą przewodnicy z Kercy do Stradowa na wieś, w związku z tym pierwsze co powiedziałem, powiedziałem, proszę Państwa, mam dla Państwa taką dla mnie istotną i radosną informację. Zostałem właśnie prezesem Ogólnoświatowego Związku Przewodników Stradowskich. I powiedziałem, nie się nie chciał, żeby nie było niepokojące. I powiedziałem, jakie warunki trzeba spełnić. To się trzeba się urodzić poza Stradowem, wydać jeden album stereoskopowy, czyli stereoskopowy, napisać pięć książek, z czego dwie, jedna musi być wydana drukiem i mieć dwie samogłoski w nazwisku. Dwa spełnię. Zobaczyłem na nią, jak na ciebie patrzę, to jest punkt. Honorowym możesz być lubię. Także Państwa, człowiek powinien być kimś. Masz najmniejszego prezesa związku przewodników. Jak ja ci potem opowiem, kogo ja jeszcze znam, to mnie nie zna. Ale jak ja ci powiem, kogo ja znam, to dopiero zobaczę. Proszę Państwa, to nagrałem dzisiaj z CNN i powiem Państwu, że trochę się wzruszyłem. CNN 28 października 2012 roku, godzina 16. Czy rzeczywiście atak terrorystyczny jest w tej chwili tematem dominującym na świecie? Czy jest to temat najważniejszy? Tak, fakt, że terroryści ukradli 7 głowic nuklearnych, z czego jedną wystrzelili w tej chwili w kierunku pustyni Nevada, jest dość ważnym wydarzeniem. Oczywiście relacje z wybuchu bomby atomowej będziemy Państwu pokazywać, ale nie to jest dzisiaj newsem. Nie ten element decyduje o tym, co pokazują wiadomości na całym świecie. Po pewnym wydarzeniu, chyba jeszcze nigdy w historii ludzkości wydarzenie kulturalne nie miało takiego wpływu na świat. Po wydarzeniu kulturalnym, które miało miejsce w Polsce, świat po prostu się zmienił, świat oszalał. Co takiego się stało po tym wydarzeniu i co to za wydarzenie? Wydarzeniem oczywiście jest wyemitowanie przez telewizję polską programu pod tytułem Poezją za Pan Bart. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Pod wpływem tej audycji, pod wpływem wielkiej sympatii, jaką wykazano do Azji, Korea Północna otworzyła granice. Chińczycy obłożyli się samodzielnie cłem. Jeszcze nigdy Unia nie miała tak dobrych stosunków z Azją i myślę, że
To jest decydujące dla świata. Zresztą zobaczmy kawałek programu. Już będziemy schodzić na wizję. Proszę, może nie przepowiadać już tego wiersza. Witam Państwa w programie z poezją za Pan Bart. Pragnę przedstawić Państwu wyjątkowego artystę. Mistrza pióra, poetę i prozaika. Mistrz przedstawi nam za chwilę wiersz o jakżeż wymownym tytule. Mistrz sobie przepowiada. Przybyłeś tu do nas. W Kazimierzu miesiąc temu gościł ambasador Wietnamu. Twórca chciał uczcić tę wizytę w sposób godny, w sposób należyty. W pierwszej części wprowadzającej nas do tematu, w tym wierszu pojawia się tak często podnoszony w sztuce problem drogi, przestrzeń, droga, którą idzie człowiek. Ambasadorze drogi, szybkie nogi, to niczym odwołanie do Mikołaja Doświadczyńskiego w przypadku, do ksiąg pielgrzymstwa polskiego, czy wreszcie do pary butów, tak wymownego obrazu Vincenta van Gogha. Człowiek powinien być mocny. W stwierdzeniu tym kryje się wiele treści. W stwierdzeniu, które pojawia się w wierszu, w tym skalbmierskim mieście, widzimy wyraźne odwołanie do Jerycha. Żeby powstało miasto, trzeba wielkiego znoju. Nie wolno się poddawać. Człowiek musi być mocny. Człowiek musi tworzyć. Na koniec autor odwołuje się do baśni Tysiąca i Jednej Nocy, gdzie przy użyciu latającego dywanu lub butów siedmiomilowych udaje się pokonać olbrzymie przestrzenie. Wyraźnie dostrzegamy fascynację Japonii. Minąłeś kraj wiśni, mówi poeta. Dla ambasadora Japonia jest niczym druga ojczyzna. Ale teraz, kiedy przebywa w Polsce, kiedy jest tu, nagle ta Polska staje się dla niego drugą ojczyzną. Proszę, mistrzu. Przybyłeś tu do nas. Pięknie. Zarejestruję. Przyszedłeś tu do nas. Przyszedłeś tu do nas, ambasadorze drogi. Przyniosłeś do nas twoje szybkie nogi. Przeszedłeś pół świata, nie nadając znowu, by spotkać się z nami w tym skarbniewskim mieście. Miałeś piaski Himalajów i nie zmoczyłeś stopy w wodach Saskiej Kępy. A Polska jest dla siebie drugą ojczyzną. Klasycznego artysty. Klasyczny artysta współcześnie nie pisze, tylko co on robi? Popełnił. A, to jest najważniejsza sprawa. Popełniłem wiersz. Popełniłem książkę. Popełniłem ten. Kretyńsko rzędnie, ale prawdziwy artysta. A oprócz tego powinien mieć beret, coś różnego na sobie i mówić ze stosowną taką fazą, że no to jest artystą. Co to łatwo rozpoznać? I ten pan profesor przestał mi się tak bardzo podobać, a że mówił sensem, ponieważ z tego co pamiętam, taki miłość chyba nie popełnił żadnego wiersza. On je po prostu napisał. Więc jak państwo spotkacie kogoś, to będzie mówił, że popełnił, możecie być pewni, macie kontakt z artystą. Nie ma najmniejszej wątpliwości, to jest prawdziwy artysta, który po prostu odstaje poziomem od całego, całej reszty motłochu. No po prostu odstaje. No, jak to ma na prawdę. Gdybyśmy ten wiersz powiedzieli, że napisał go Stefan jakiś tam i że on ma certyfikat Grześka z Syryjczyka, który jest recenzentem. Jest Związku Warszawskim. A, gdyby jest Związku Warszawskim. To państwo byśmy wszyscy siedzieli i powiedzieli, kurde, ale facet napisał o tym, że jak on to napisał? Pierwszy, cudowny, ciepły, jak fabryka uszku. Fabryka dwukółka. Ja jak pisałem fabryka uszku, nie miałem tego dwukółka, sprawdziłem sobie w krokach, żeby się podobało. Nie, tak mądry to nie jestem, to nie.
Ci, co mnie znają, ci, co mnie znają, wiedzą, że to... Ci, co się znają, to wiedzą, że przy tatunki słowy się prawie, że było ja będę przejdę za tatunki i mówił. Proszę Państwa, to jest bardzo odpowiedź. Musicie Państwo wiedzieć jedną rzecz, że takie strony w internecie, ja to znalazłem przypadkowo przed tym spotkaniem, nie zdarzają, nie są przypadkowe. To znaczy, takie strony tworzą osoby wybitne. Tu... Co się śmiejesz? Tą stronę, tak jeden, jeden z najlepszych centrum neurologów, Sir, chyba Smith się nazywa, to tak, ktoś taki, z Wielkiej Brytanii. On pracuje na Dworze Królewskim i on, zobaczcie co napisał. Proszę, proszę zobaczyć. Możemy poznać, że on będzie świetnym kochankiem. Ale to jest mało istotne, 7 elementów. Jest gentleman. I co tu mamy napisane? Jak ktoś nie widzi? Próbuję to powiększyć. Weź się powiem. I teraz Państwu spróbuję to przeczytać. Nie chodzi o opowiadanie dowcipów i zabawnych dykteryjek w łóżku, ale pewien luz i pogodę ducha. Śmiertelna powaga zaraz po nudzie jest największym wrogiem i tak dalej. Jeżeli Twój przyjaciel ma poczucie humoru, zwłaszcza na swój temat, możesz założyć, że będziesz z nim się dobrze czuł. To znaczy, że ten facet, jeżeli ma taki dość, jest po prostu gentlemanem. Ci, którzy do tej pory są tymi, że ja gentlemanem nie jestem, myślę, że w tym momencie już... Ja już wnioskałem, że będzie to moim kochanym. Słuchaj, skoro piszą w internecie. W internecie jest napisane, że jestem gentlemanem, prawda? To mamy to dobra. Słuchajcie, tego się nie da zakwestionować. Goście to napisali. Ja tego nie robiłem. W związku z tym, oprócz tego, że jestem twórcą, poetą, jestem do tego jeszcze gentlemanem, co? No nie oszukujmy się, w tym kraju nie jest taką rzeczą powszechną. Świetnym kochankiem, nie zapominaj o tej... Znaczy, musiała być pozostałe 6 tych, jeszcze raz. Ale lubię jak ten Bóg. Proszę chronologii, bo dwa spełnia. Ale osobiście mnie zajmę. Jeden. A ja to lubię, kiedy tak mówisz, wiesz? Naprawdę. Bo niektórzy Cię mogą różnie postrzegać, ale Ty tej mądrej dziewczyny. Po tym, co tam zrobiłeś na początku, to po prostu... Zniszcz. W 92 roku siedziałam przy sympatyczną dziewczynę. Poko. Ta dziewczyna nigdy się nie odgrała. To znaczy... Mówiła tyle, jak chciała, powiedzieć nigdy nie. Ale tego dnia coś się naszło i zaczęła mi opowiadać. I mówię, wiesz co, bo to wcale nie były takie łatwe czasy. To były takie czasy, kiedy ja byłam sama, musiałam wychowywać dziecko. On był najdłużej internowany w Polsce razem z tym wstępnym. I jak szłam do pracy, to koleżanki mówiły, wiesz co? Tu u nas na wsi mieszka taka solidarna mężczyzna. I ta dziewczyna ze mną rozmawiała. I doszliśmy do takiej fazy rozmowy, kiedy bym ci powiedziała coś, że zna tych wszystkich ludzi, bo to są nieznajomi, bo to normalna rzecz. Jakiś ktoś inny. I ta rozmowa potoczyła się w takim kierunku, że ja będę ciągle i rozumiem. To jest taki moment, w którym przyszedł czas, żeby sobie to wszystko odebrać, żeby zrekompensować sobie te straty. I ta dziewczyna na mnie popatrzyła. Popatrzyła na mnie, wiecie co powiedziała? Właśnie o to chodzi, żeby sobie tego nie rekompensować. Poczułem się jak prostak, poczułem się fatalnie, ponieważ moje rozumowanie było znanym rozmowaniem do nigdy. A bo czemu na to powiedziała do mnie w 92 roku? I to się zaczął na radę. Bo teraz mam powiedzieć jedną rzecz. A ona mnie zaczęła oczy i w związku z tym jak bardzo. Przyjechałem do domu. Ona mnie załatwiła, zapomniałem, załatwiła parę razy żyć. Ale wtedy powiedziała rzecz niesamowitą, bo usłowiła mi, że w większości myślimy jak primitywy, nawet jak się staramy tak nie myśleć. Że to jest